Jo, cześć, siemaneczko, jestem Elvisem, witam was moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft, w tym odcinku będziemy robili coś, czego się, no znowu, absolutnie nikt nie spodziewał, ponieważ ostatnio Agentix na mnie takiego dość niemiłego pranka zrobił, że byłem sobie tutaj, uderzył mnie, no i straciłem swoje wszystkie itemy, bo ponieważ on je sobie po prostu wziął i mi potem ich nie chciał oddać, więc było trochę XD, ale się na szczęście w końcu wszystko wyjaśniło. A więc tak, w tym odcinku będzie taka malutka zemsta, to może być nawet początek takiej mini wojny pranka. Natomiast mam z tym tutaj mnóstwo lawy, piasek, nici i podskalna niewidzialność. Dokładnie. Będziemy w tym odcinku robili wręcz przepiską rzecz. Tylko będzie prank na Agenticie, że on po prostu wpadnie do lawy. Więc to może być naprawdę bardzo grube. Ale mam nadzieję, że nie będzie aż takie grube, żeby się na nie po prostu nie obraził. Nie, żeby nie było, że będzie to jakiś mega okrutny prank. Dobra. Ale w tym momencie każda osoba, która strzeli suba oraz napisze w komentarzu, prank otrzyma do niej serduszko. Czemu nie, ale trzeba kanał subować, by to będę sprawdzał. A my już się wbijamy zaraz na Agenticsa, ponieważ tylko on jest może i o siebie w domu. Ale przecież ja mam podkreślone niewidzialność, więc jak zobaczymy, to możemy ją wypić i będzie elo, będziemy mogli tego pranka kontynuować. Ogólnie to jest taki plan, że wylejemy lawę i na nią położymy nici, a na nici położymy piasek i właśnie jak on na nim stanie, to go zniszczymy i wtedy on wpadnie do lawy, więc to może być bardzo fajne i zobaczymy tylko, jak to się uda, ale koniecznie ten odcinek oglądacie do końca, bo sam jestem tego mega ciekaw, czy nam się uda, czy jednak to mi się uda jakoś zepsuć, ale chyba nie, chyba może być spoczko. Dobra, czy on tam gdzieś jest? Czekajcie, teraz chyba go tutaj nie ma. Ej, szczerze, nigdzie go nie widzę. Jego tutaj chyba po prostu nie ma. On może być w swoim domku, albo w tym swoim sklepiku byłym. No ale spoko, możemy chyba teraz się wziąć za to. Ponieważ to chyba możemy nawet zrobić w tym miejscu. To może być nawet takich kilka. Tu jest w ogóle jakaś dziura, lol, dobra. Ale spokojnie, Elvis sobie jakoś z tym poradzi. Dobra. A więc ogólnie plan jest taki. Tutaj będzie piasek, tu będzie nic, a tu będzie lawa. I mam nadzieję, że to mi się uda, ale spoko. To może być tak. Ej, tu może być nawet takich kilka pułapek. Ej, lol, to będzie genialne. Dobra. Cyk, teraz tylko w tym miejscu. Wiecie, co, ja sobie może tam podkrętek wypiję, co? Żeby nie było, że on mnie znajdzie. To by było dość lipne. Dobra. Teraz dajemy w tym miejscu nitkę. Cyk. A na nią właśnie dajemy piasek. I tylko spójrzcie na to. I teraz, jak to położymy w tym miejscu? Czekajcie tylko. Cyk, cyk. I jak on tu będzie stał. Ej, tu on nie ma wręcz szans, żeby na mnie wpaść. Serio, bo ja wtedy tam wbiję, zniszczę to i będzie po agendzie. Ej, szczerze. Bardzo fajny praktyk, taki no, dość pomysłowy, czego właściwie chyba jeszcze nawet nie było na świecie. Więc spoczko, lecimy z tym dalej. I jestem mega ciekaw, bo jak on w to wpadnie. I to on w sumie może nawet swoje wszystkie temy stracić. To było trochę niebezpieczne. No ale raz kosztuje śmierć, on mi zabrał moją najlepszą zbrojkę, jaką mogłem mieć. Elo, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Bo jestem tylko szczerze mega, ale to mega ciekaw, bo pierwszy raz właściwie aż tak mocnego pranka robię, wiecie? Bo wcześniej tam jakieś mini pranki robiłem, ale to nie było nic poważnego. A teraz to jest coś. On tu jest, on tu jest, on tu jest, gdzie? On tu biega. Dobra, może teraz pójść za nim, co? I on biega tylko do swojego domku. Tu jest w ogóle jakiś kontener, tu jakieś cenne itemy, lol. Gdzie jest agent? Gdzie on poszedł? On tam wbija do siebie na górę, lol. Ej, mega się tego obawiam, bo on po prostu może jakoś zobaczyć, co? Ale ile tu jest w ogóle tych kurczaków? Ej, może ja mam w ogóle tutaj expa zabrać. Ej, ale bym nie zobaczył, ale bym nie zobaczył. Dobra, spokojnie. Co się w ogóle dzieje, lol? On teraz się zajmuje kurami. Ej, o nie, jedna wyszła, o nie, ale on się chyba nie ogarnął, spoczko, się chyba nie ogarnął. Ej, tu jest w ogóle straszny przyłom, bo jak on to zobaczy, to mogę mieć takie problemy, gościu, serio. Dobrze, że na sobie nie mam zbrojki, nie? Bo mogłoby być wręcz przefatalnie. Dobra, lecimy chyba z tym dalej. On tam to stop właśnie tam siedzi w tych kurczakach, więc możemy chyba z tym prankiem dalej polecieć. Dobra, i teraz jak? Bo tu jest w ogóle dużo tej lawy, jacie, ale to dziwnie idzie. Dobra, cyk, tylko sobie damy tak w tym miejscu. Dobra, tutaj. I teraz uwaga, uwaga, tutaj dajemy lawę. Nie, tu, nie, ona musi być o wiele niżej, wiecie? Tak, ona musi być tutaj, no, minimalnie niżej. Dobra, czekajcie, cyk, cyk, cyk. Chyba tak, co? Ej, tak, to jest idealne. Dobra, teraz dajemy tylko to tak. No nie, tego piasku chyba nie będziemy nawet marnować, nie ma sensu. Dobra, mamy tutaj zaraz Dirca. Ej, będziemy o to musieli zaraz koniecznie zatkać, bo jakoś tutaj ogarnie. Dobra, cyk, tak. I co jeszcze możemy teraz dać tutaj? No to oczywiście ten piasek. I gdyby on tutaj teraz zbił, ej, to bym miał taką lipę, ponieważ nie bym mógł nawet iść do więzienia, typie. To jest bardzo hardcore, co teraz zrobię. Dobra, ale gdzie jest ogólny agentik? Co tam knuje, co? Bo w ogóle mam jeszcze podkę na ponad 5 minut, więc to jest bardzo dużo. A Agentix właściwie gdzie on jest? Czy on jest u siebie w tym swoim starym sklepiku? On tu chodzi, widzicie? Dobra, wbiega sobie tutaj po prostu na dół. Dobra, on się chyba. O, wiecie co? On chyba w to potem wpadnie, bo on w ogóle się chyba nie ogarnie z tym, co? Nie, nie, nie. Ej, on chyba się z tym nie ogarnie, nawet, bo tu jest piasek, ale on pewnie myśli, że to jest jakaś dekoracja. Więc poczekam sobie tutaj teraz w ogóle gra na tym. I szczerze, jestem tym dość, no, zdziwiony, że on się tego nie ogarnął, ale spoczko. Zaraz to się po prostu skończy podka i wbijemy mu i powiemy, że tu jest dla niego niespodzianka i żeby tam wskoczył. Dobra, ale chyba jest spoczko, to on w ogóle nie kombinuje, co? Elo, sobie prank, prank. Ja tego teraz nie ogarnę, o co chodzi, dobra. Tu jest w ogóle jakaś krata, lol.
On nie ogarnia, dobra. Ej, on nie wie, co tutaj chodzi. Widzicie? Ej, nie, on nie wie. Nie. Co? On bije powietrze, gdyby on nie uderzył. I to byśmy mieli straszną liczbę. Dobra, ale niech już on sobie stąd idzie, bo musimy chyba tego pranka kontynuować, nie? Żeby go absolutnie możliwie dokończyć. Tylko musimy chyba sobie tutaj tylko wbić i zdjęć. I tu jest borówek, typie. Jak nie mam tam w ogóle przejść? Dobra, tędy sobie przejdziemy. Nie! Ja mam bardzo mało HP. Dobra, czekajcie, teraz może. I teraz chyba stąd tego nie usłyszę, nie? Bo w ogóle teraz mamy tak, że każdy na serwerze oprócz mnie ma wyłączone partikle, czyli to właśnie tej bąbelki, które obok mnie latają, widzicie? Takie coś, ale on tego właściwie nie widzi, więc chyba jest bezpieczny. Dobra. On sobie teraz w ogóle tutaj gra, ale tego też nie ogarniam. Czemu on tutaj teraz to robi, a nie na przykład kiedy indziej, co? Dobra. Teraz ci i wbijemy teraz w to miejsce. Ej, żeby tutaj w górze to zrobić, ej, tutaj w przejściu, ej, to jest idealny pomysł, dobra. No więc, niech to tam będzie, a my to będziemy tutaj kombinowali, dobra, teraz tutaj wbijamy tylko, raz, dwa, no uznajmy, że trzy. I teraz czas na tego pranka roku, gościu, to będzie dopiero prank, tutaj będzie właściwie takich kilka pułapek, więc to może być bardzo prawdopodobne, że on w to wpadnie, serio, dobra, tylko tak, dobra, cyk, cyk, dobra, i to jest już też bardzo fajne, dobra, a gdzie on jest? On tam gdzieś biega, co? Mam jeszcze podkę na niecałe 4 minuty, więc to jest już dość mało czasu. Ale spokojnie, jak ja sobie tutaj poradzimy, gdzie on jest? Czy on gdzieś uciekł? Halo? I on zniknął! O co tu chodzi? I czy on się rozpłynął gdzieś? I czy może gdzieś tutaj zbiegł, co? Ej, za nic, nie wiem, gdzie on się podział, ale spokojnie, mamy teraz przynajmniej czas, żeby robić dalsze pranki. I zaraz na niego wbijemy i powiemy, elo gościu, tam masz właśnie skrzynkę ze skarbem, on tam wskoczy, a tutaj właśnie lawa i to może być właściwie bardzo tragiczne, ale koniecznie ten odcinek oglądacie do końca, bo jestem sam ciekaw, czy on tutaj zginie, czy jednak nie. No ale w sumie, chyba jest to dość mała szansa, co? Przecież to jest tylko jedna lawa, nie? Dobra, jego tutaj nie ma, mam jeszcze podkę na 3 minuty, więc dobra. A czy on... Gdzie on sobie jest? Gdzie on się podziewa? I czemu jego nigdzie nie widzę? Czemu jakiś prank robi? Ja bo już szczerze sam nie mam żadnego pojęcia, co się tutaj dzieje, bo to jest chyba zbyt gruba akcja. Dobra, możemy chyba sobie tutaj po prostu zagrać. I on zaraz może tutaj przyjdzie, żeby się ogarnąć, co tutaj się dzieje. I czemu jego bloki grają, co? Ej, czemu on zniknął? Halo! Mnie to teraz martwi, bo on może być teraz w moim domu i mi jakiegoś pranka robić. On tutaj jest! Dobra, on tutaj jest. Dobra, mamy jeszcze tutaj podkę na tyle czasu. Dobra, spoczko. On się tego cały czas nie kuma, dobra. On tego nie ogarnął, ale to chyba nawet lepiej. Dobra, on sobie teraz tutaj gra. Może czas na takiego małego pranka, co? Weźmy mu to może. Nie dało mu się, ale możemy go tutaj też pyknąć, dobra. Nie, i było blisko, widzieliście, było mega blisko, ale spoko, udało się i nic się nie ogarnął, dobra, tylko sobie tutaj możemy to zjeść. I moi drodzy, za 2 minuty i 20 sekund już się ujawnimy i po prostu ogarniemy najlepszego pranka, jakiego kiedykolwiek tutaj mogłem zrobić, serio. Jestem tego mega ciekawy, jak to wyjdzie. I w sumie się tak tego troszkę obawiam, bo jest jakaś szansa, że on umrze, ale chyba nie jakaś bardzo wysoka, co? No w końcu to jest tylko lawa, nie? Dobra. Ale mało czasu, dobra, chyba możemy chyba nawet teraz jeszcze jednego pranka zrobić, tylko w którym miejscu? Tu już jest. I właściwie to gdzie jeszcze? Bo tam nie ma w tym miejscu żadnego, ale to jest zbyt blisko jego. On by musiał sobie po prostu gdzieś iść, nie? Dobra, to on teraz sobie tutaj gra. Elo gościu, elo. On tego nie ogarnia, kompletnie. Lol, a tutaj są w ogóle jakieś liderki. Ej, w ogóle się na tych blokach nie znam, ale są bardzo fajne. Dobra, taki tutaj prank jeszcze malutki, dobra. Gdyby on nie zobaczył ciebie, to mogła być tutaj jakaś lipa. Ale dobra, mam tylko jeszcze 1,5 minuty i mu się ujawnimy. I będzie sobie to po prostu, zrobię to tak, że ja sobie stąd po prostu przyjdę. I będzie jakby nigdy nie, że ja tutaj sobie dopiero wbiłem. I on mi może o tym w ogóle opowie, że to się dziwnego działo. Ale zobaczymy. Jeszcze mamy 20 sekund i 1 minutę. Ej, to będzie najlepszy prank na świecie, serio. I wsiądźmy tutaj, koniecznie. On tego nie widzi, on teraz właśnie wjeździ, jak gdyby on teraz z klifu zjechał. Jak w sumie, o tym w ogóle nie pomyślałem. Dobra, ale chyba tego nie robi, on sobie tutaj w ogóle driftuje. Ale po co on to robi? Co, on zrywa, co? Co się... Ej, co on w ogóle kombinuje? Czemu on tak dziwnie jeździ? Dobra, jeszcze tylko tyle zostało czasu, więc spoczko, mamy czas. Gdyby on teraz padł... Nie, uderzył mnie, ale chyba o to nie wiedział, dobra. On chyba tak po prostu nie ogarnął, na szczęście. Dobra. I co on robi? I czemu on tutaj zjeżdża? Dobra, mam jeszcze tylko 40 sekund i będziemy mu to później pokazywali, dobra. Gdzie on jedzie? Czy on do mnie jedzie? Co? Ej, sąsiad chyba tutaj zwariował, widzę, bo on tutaj teraz jeździ po ścieżkach dla rowerzystów, więc no spoko, dobra. Okej, tylko pół minuty i czas na najlepszego pranka roku, serio gościu, to będzie bardzo grube, spoko. Ale co on teraz kombinuje, co? Uderzmy go jeszcze raz, dobra, on to nie garnie. Co tam robi? Dobra, chyba czas po prostu już założyć zbroję, jak się zaraz ujawnić. Dobra, cyk, tutaj w to miejsce tylko wbijemy. Cyk, 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 dobra. Może bez hełmu, co? Może bez hełmu? 8, 7, 6, 5, dobra, chyba już możemy z tym powoli wychodzić, dobra.
syk. On się nie ogarnie, on się jeszcze nie ogarnął. Dobra, teraz, teraz. Ej, siema stary, elo! O, siema, siema, Elvis, co o co słychać? Chodzi? Ej, stary, w ogóle mam... Ej, poczekaj, stary, o co no. z tym chodzi? To jest taki mały ode mnie prezent, ale słuchaj mnie, stary. Ale nie, mnie to denerwuje, to brzydko wygląda, to... Nie no, ja to nie się, o stary, co ale chodzi? Słuchaj mnie, już mi o co chodzi, w tych miejscach są dla ciebie ukryte przy no, fajne... Tam, ja sobie idę. Stary, czekaj, stój. Stary, ja to sobie tylko wykopię i tyle, dobra? Nie, stary, słuchaj, w tym miejscu są dla ciebie ukryte przy fajne niespodzianki ta, i mega dobre serio? Itemy, stary. Tak, tylko musisz, zobacz, to jest instrukcja, stań na tym i dawaj na tym i kop się w dół, stary. Nie, no co ty, ja sobie spadam, idę sobie spać, elo typie. Stary, ale nie, może pójdźmy razem spać, to Ania, tu jest tylko jedno łóżko. Szkoda. I typie, ej no, pal gumę, stary, pal co gumę. Ty ro... Elo, oddaj moje łóżko. Elo, nie, może wyjść, stary, co? Może sobie iść stąd. No, nie, dobra, stary, no. Stary, no dobra. I co z tego, czego... Co ty robiłeś, typie? Elo, stary. Nie, ej, nie, poczekaj. Nie, łódkę, nie, możesz zostawić. Stary, nie. Proszę, spokojnie, nie, stary. Łódka. Co się w ogóle dzieje, stary, co się dzieje? Stary, ty, nie. Co? I to był po prostu niewinny prank. Gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? Ej, nie, ej, ja się tego w ogóle nie spodziewałem, to było chyba zbyt grube, co? To chyba było serio zbyt poważne, ale gdzie on jest? Gdzie jesteś? Ej, to jest kompletnie XD, dobra. Ale czekaj, czy on jest gdzieś tutaj w pobliżu, co? W wiosce, okej, okay, czyli on jest tam w tym miejscu. Czyli on właściwie zaraz tam przyjdzie i możemy chyba się z nim po prostu pogadać. I to było dość fajne, przecież on miał tam swoje wszystkie itemy w EQ. I to było bardzo, bardzo nieodpowiedzialne. Zwariowałeś i no w sumie... Ej, to jest dość, no, racjonalne, nie? Dobra, więc tak, zaraz sobie do niego wbijemy i chyba z nim pogadamy serio, bo to było, szczerze, to nie było jakoś mega planowane, bo chciałem go tylko tutaj wystraszyć, a z tego co widzę, to wyszło o wiele gorzej. Stary, siema, stój. Nie, twój samochód, co ty zrobił? Twój samochód. Stary, udało mi się go ratować. O kurde. Nie, no ty przesadziłeś teraz, przesadziłeś, stary, serio, to... przepraszam, nie chciałem. No, ja idę. Elo, nie chcę z tobą stary, gadać. Przepraszam, nie chcę tu masz zbroję, stary, i tu masz zbroję. Co z tobą, zobacz. No wbij panią, Może nie jest taka dobra, ale no tym czasem. Nie, no spadaj, ja sobie idę. Ej, stary, czekaj, nie, stój, stary, spokojnie. Ej, przepraszam, stary, przepraszam. Już szczerze, to wyszło tak niefortunnie, ja tak nie chciałem zrobić krzywdy, ale stało się, no więc trzeba jak już tutaj ubagać, żeby się nigdy nie było nas, bo szczerze, to było bardzo nieplanowane i nieodpowiedzialne, dobra. Ej, ziomek, stój, ziomek! Stój, stary, stary, stój! Ja miałem wszystkie dokumenty. Idź sobie. Dobra, idź, ale posłuchaj, stary. Idź sobie. A więc zrobię to inaczej, stary. Po pierwsze, idźmy spać, a po drugie, coś ci dam w zamian, okej? Okay? A tam, ja nie chcę iść spać, chodź, ja nie stary, idę. Chodź. Z kimś, oddaj moje łóżko. No masz, stary, oddaj no moje masz. Łóżko. Ja je biorę i idę sobie do domku. Ja nie będę spać na dworze jak jakiś menel. Ej, stary, uspokój się. Stary, dobra, chyba muszę spać. Co mi w ogóle chodzi, halo? Dobra, ale on się po prostu nie tak wkurzył mega, dobra. Dzień dobry. Dobry no, ranek. No. Dobra, stary, wiesz co, no, to przecież tej temu odnam, zobacz, stary. W tym dobra, miejscu, idź sobie do chodź, domu, w tym miejscu, byś... chodź, stary, w tym miejscu, są dla ciebie itemy, set i kill off. Elvis, ale tak serio, idź sobie do domu, stary, naprawdę. Stary, set i kill off. No, no. Stań, to jest tań. No, jeszcze chciałeś mnie sprankować drugi... Nie, ja się nie dam. To był żart, sorka, ja akurat, nie to było nieśmieszne. No i co, ale i co myślisz? Szczerze, sorry, myślisz, ja tak nie pranka. Chciałem, stoję, nie chciałem. I widzisz, i sobie stoję na tym. No i co z tego? I co zrobisz? Nic. No nic, ale nie zrobię nic. Widzisz, oszukuję to. Idź sobie do domu, naprawdę. Ja stary, nie chcę ale ciebie poczekaj. Sorry, szczerze, mógłbym cię teraz sprankować, bo teraz już tutaj spawna. Nie, no nie wiem. Nie wierzę, jeszcze są wszystkie jakieś pod... Sorka, przepraszam, to było dobre, nie, przyznaj to. Ja nie wytrzymam zaraz. Sorry, potwierdź, że to było dobre. Nie, stop. Spokojnie, gdzie była woda, tu jest woda. Ja cię. Ej, gdzie on jest? Ej, sorry, posłuchaj mnie, to było może jedno niefortunne, ale to nie było stary specjalnie. Ja cię. Ej, nie. Dobra, sobie koniec, wiesz to? Czas rozpocząć. Dobra, szybko. Nie. Okej. Nie, stary, elo. Nie, no nie wierzę, ja mam itemki tutaj nowe. Sorki. Nie, mogę na to pozwolić. Sam chciałbyś wojny pranku. Ej, nie rób opsa mi tu tylko. Tylko nie to. Nie. Elo. Stary, poczekaj na mnie. Pogadajmy. Zatykam. To... Nie, no nie wierzę. Nie chcę z tobą gadać. Nie, ja z tobą stary, nie będę gadać. Stary, dobra. Czas chyba na wojnę pranków, co? Też wojny? No nie, nie rób tego, stary. Sorry, ty przesadzasz. Sorka, dobra, wiesz, co?
Ej, oddajmy mu to, co? Oddaj mi mu to, stary, masz swoje itemy i sorka. Przepraszam, masz. Nie chcę, idź sobie do domu. Słuchaj, stary, bo słuchaj, bo nie wytrzymam. Nie, stary, ja zaraz nie. Ja nie wytrzymam zaraz. Przesada. Okej, to sorry za dwu. Szczerze, to może i było z mojej strony trochę przesadą, ale spokojnie, mam fajny pomysł, jak tego typka załagodzić, po prostu pójdzie po pieniążki i mu damy trochę pieniążków, żeby on się na mnie aż tak nie wkurzał, sobie na to, damy mu taki właśnie skromny, ale to bogaty procent, żeby on był po prostu szczęśliwy i żeby się na mnie aż tak nie gniewał, co? Chodź dwóch za mną, stary. Siema, stary, co robisz? Co tam, oj, gdzie idziesz, stary, gdzie idziesz? Ziomek, gdzie ty? Stary, ale co ty robisz, co? Ziomek, poczekaj na mnie. Ej, pogadajmy tybie, pogadajmy. Stary, co ty robisz, co? Hindi, co? Nie, stój! Stary, stój! Nie, ej, stary, nie! Poczekaj, pogadajmy. On jest tak wkurzony, że nawet zaraz nie chce gadać ze mną. Stary, stój! Poczekaj, stary, pliska, poczekaj, nie! Stary, nie rób tego, stary, stój! Nie dam, nie mam mowy, ja z tobą nawet nie gadam. Oddaj moją dźwignię, moja dźwignia jest. Dobra, odsuń się, oddawaj to, dobra? Nie! Stary, stój! Stary, stój! Idź, stary, co ty robisz, typie? Stary, pogadajmy, stary, chodź i się pogódźmy, typie, bo to nie masz sensu. Tu już nie ma sensu, chodź pogadamy. Ale nie niż drzew, stary, to jest nie fair. Zostaw mnie na drzewko. Stary, co ty robisz? Nie, odłóż to, nie! Co ty robisz, stary? Przycisk. Zostaw mnie! Stary, idź stąd! Mam jeszcze dwa. Dam ci pieniądze, stary! Ja nie chcę pieniędzy, ja ale chcę ci da pieniądze! A poczekaj, tego się nie spodziewa. Ale ciebie wkurzę! Nie. Oj. Nie, mam TNT, sorry, ale mam twoje TNT, ale przestań, sorry, stop! Dam ci mnóstwo pieniędzy! Nie, moje zwierzęta, sorry, przecież tu moje... Nie, stop, stary. Ja to w końcu wybuchnę. Chodź się pogodzimy. Chodź, mówię ci coś. No, dobra. Pogadajmy jak mężczyźni, stary, chodź. Ale ja chcę jedzenie. Dobra, masz jedzenie, masz tutaj więcej steków niż ja nawet. Dobra, spoko, stary, teraz sobie zjedzmy. I chodźmy, tutaj pogadaj, stary, chodź. Pogadamy. No, o co ci chodzi? Może tutaj w miłym towarzystwie, wiecie, co? No nie wierzę, zostaw. Nie, koniec tego, idziesz stąd. Oddaj moje pieniądze. Idziesz. Akysz, stary, akysz! Stary! Idziemy na dwór, szczerze? Już mi się nawet z tobą nie chce godzić, powiem. Stary, mi się z tobą nawet już nie chce godzić, powiem, stary. Nie, przestań! Stój! Mówię, stój! Nie. Co? I co? Czy to chciałeś serio zrobić, typie? No, ledwo cię postrzelałem! Ledwo cię postrzelałem, typie! Ale ja to zrobię. Ja to zrobię, stary. Nie zrobisz tego, stary. Odsuń się, a nie ucierpisz. Nie, idziemy stąd. Ale TNT leci. Nie wierzę. Nie. Mam już twoje... Stary, gdzie masz twój ostatni przycisk? Nie! Okay, idę po kolejny. Nie, stój. Stój, przestań. Nie bij mnie, ja nie chcę być bity. A ja nie chcę... Stary, ale to jest mój dom, chodź pogadamy. Ale ty mnie zabiłeś, stary. Nie, stary, chodź, spokojnie. Ty mnie zabiłeś. Stop, stary. Przesada. Chodź, stary. Ja z tobą nie gadam, nie mam nawet zamiaru cokolwiek z tobą rozmawiać. Ale da ci pieniądze, stary, dam ci mnóstwo pieniędzy. Licz się z tym, że teraz rozpocząłeś wojnę po prostu. Wojnę pranków, ja? Co? Tak, wojnę rozpocząłeś. Uwierz, co się dopiero stanie. Stary, ale wiesz co, to może coś ustalmy, co? No, wojna pranków nie może być stary z TNT, co? Dobry jesteś. Stary, ale ja ci jeszcze nigdy nic nie wsadziłem. No to w końcu musi być chyba ten czas pierwszy. Stary, ale szczerze, może i to jest jakieś małe rozwiązanie tego, żeby to była wojna pranków, stary. Zostaw mnie! Nie, uciekam stąd, elo. Stój, poczekaj! Pogadajmy jak w sesji, stary. Dobra, elo! Szczerze, kompletnie się tego nie spodziewałem, że my tutaj będziemy mieli jakąś wojnę pranków, ale szczerze, wojna pranków to jest dość ciekawy temat i mam nadzieję, że to nam się uda, ale to było takie kompletnie niespodziewane, jak chciałem tylko wystraszyć leciutko, a on wpadł do lawy i stracił swoje itemy, to było serio dziwne, serio, dobra, okej, on tam w ogóle biegnie, dobra, spokojnie, ej, stary, chodź, koniec, ja już to kończę, stary, kończmy, serio, pogadajmy, dobra, chcesz wojny, to masz wojnę. Pranki, to może jesteś coś fajnego, stary, ale nie z TNT.
Chodź. Ale co, Dary, ja nie kończymy chcę cię prankować. Kończymy to już, kończymy. Stary, to. Dobra, to jest, dobra, poczekaj. To jest ja nie chcę robić pranków. Na pewno. Ja nie chcę zrobić pranków. Ja chcę się po prostu zemścić. Teraz tak... Zwyczajnie się po prostu zemścić. Tak, postawić ci tu TNT, guziczek i odpalić. Nie, nie, stój, nie, stary, mówisz owiec. I nie, to ale nie ma szczęście. Mówisz owiec, nie, idziemy stąd, idziesz stąd. Dobra, on już, dobra, moi drodzy, ale tak się jak bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za oglądanie tego zrozumianego odcinka. No i co? Uważam wójtę pranków za rozpoczętą i czas chyba na dość spore emocje. No i co? Dziękuję bardzo, subskrypcję, zostawcie komentarze w górę i wbijajcie koniecznie na mojego Instagrama. Link do niego jest w opisie i tam będą się oczywiście kiedyś pojawiały zdjęcie. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, a wojna rozpoczęta. Dziękuję bardzo, subskrypcja, zostawcie komentarze w górę, widzimy się jutro, yo!